Dobra. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Maciek. Zresztą mówiłeś, a ze mną jest Ania. Dobra, co nam przygotowałaś na dzisiaj? Może nagrywajmy ekran, co? Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że polska konstytucja jest ważniejsza niż prawa Unii Europejskiej. Tusk organizuje strajk w niedzielę o 18. Czym już będzie? No to nie przyjdzie. Nie, no o 18 jeszcze nie zimno. A już robię. Zimno. Tusk organizuje strajk, no bo to jest pierwszy krok do wyjścia z Unii Europejskiej. Polexit, Holendrzy twierdzą, że Polska w ten sposób... Holendrzy? Tak, tam jakiś pan Holender. Ja nie znam ich nazwy, bo są holenderskie. Ten rozstrzepany taki? Z takimi włosami? A nie wiem, bo nie ma jego twarzy. A po imieniu i nazwisku to my się nie znamy. Holender to takie przekleństwo, nie? Nie przekleństwo. Holender! Zamiast... To jest takie powiedzonko. Zamiast cholera. Cholera to też nie jest złe słowo, to jest choroba. Nie, Jeroen Lenaers. Nie znam gościa. Ale on jest eurodeputowanym i rzecznikiem Europejskiej Partii Ludowej do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Bardzo ważny człowiek, którego po prostu nie znamy, bo jakbym się ja tak nazywała, to mnie nikt nie znał. Tak mi się zna, ale... No i on stwierdził, że Polska gdzieś tam teraz to już przegięła pałkę i specjalnie sama właśnie takim zachowaniem wysuwa się z Unii Europejskiej, bo według niego to jest właśnie wysuwanie się z Unii Europejskiej, a nie jednoczenie się z Europą. Czyli mówi dokładnie to, co Tusk. Mówi podobnie to, co Tusk, bo Tusk twierdzi, że w ogóle już lipa. No, a jest właśnie z partii Tuska, bo APP, Europejska Partia Ludowa, no to jest to, gdzie Tusk był przewodniczący, tylko, że więc koledzy się zgadzali. Tylko, że nie, no, Tuskowi pewnie zależy na tym, żeby z tej Unii nie wyjść. No. A ten robi tak, że w sumie to już powinniśmy z niej wyjść. A chce dojebać Tuskowi. Tak, że to takie jest, retoryka. Przynajmniej ja to tak zrozumiałam, więc jeśli ja tak zrozumiałam, to inni ludzie też mieli prawo tak zrozumieć. Tylko tu chodzi o to, że... Polski Trybunał Konstytucyjny uznał, że polska konstytucja jest nad prawem unijnym w zupełnie ten sam sposób, który uznała niedawno Francja, Czesi, Niemcy. No i to jest po prostu tak, że jeżeli mamy jakieś traktaty międzynarodowe, to one faktycznie są nad ustawami, ale nie są nad konstytucją. No i tyle. No i nie ma w tym jakiegoś niczego zaskakującego, niczego dziwnego, a tylko nam zrobili problemy z finansami, nie? Tylko, że u nas jest chyba tak, że pan Ziobro jest i nad sędziami, i nad prokuratorami, no. a tu się bardziej rozchodzi o to, że właśnie tak jest. No tak, że nie przestrzegamy własnej konstytucji, nie ma praworządności. Że nie ma praworządności. Ale to, że konstytucja powinna być nad prawem unijnym. No znaczy tak, no to jest fakt, no bo to... Znaczy niekoniecznie tak musi być, bo może być różnie i można prawo skonstruować sobie jak się chce, no ale generalnie jest taka zasada. PiS zawsze może zmienić konstytucję, ewentualnie dołożyć kolejną ustawę, która będzie świadczyła o tym, że może zmienić konstytucję i zmieni konstytucję i zawsze może zrobić tak, żeby jemu było dobrze, bo może. I to właśnie nie o to tutaj chodzi, no bo oni zawsze będą praworządni, jeśli oni sobie zmieniają prawo pod siebie. I przepisy i rozporządzenia, oni zawsze robią tak, tak zakręcam, no zobacz, rozporządzenie covidowe, które mówi o tym, że każdemu Polakowi można zabrać majątek i dać instytucji państwowej, która walczy z covidem. No i tak robią. No i tak robią Nowakowi, zabrali, znaczy Nowakowi, okazało się, że ten samochód prawnie należy do jego kolegi, który sprzedał go i powiedział, że ten samochód to... Sprzedał Nowaka? No tak, powiedział, że to nie jest tak naprawdę jego samochód, tylko Nowak mu kazał kupić, ale Nowak go użytkował. Dlatego wszyscy mówią, że to samochód Nowaka, ale tak naprawdę to nie jest samochód Nowaka, tylko tego kumpla, co się tam wysypał. No w każdym razie tak konfiskata prewencyjna. No ale tak, ale skonfiskowali mu ten samochód. A gościu jest tylko podejrzany, jest w areszcie i to w dodatku nie skonfiskowali. Nie jest już w areszcie. Nie jest w areszcie, ale ma status podejrzanego. No jakieś tam sankcje na pewno ma, nie? Czy nie, no tak, zakaz puszczenia kraju, czy takiego. Zakazy ma i kaucja tam chyba była 1 000 000 złotych. No jak 1 000 000 to złodziej, no. No skąd ma 1 000 000? Jak wyszedł? Jak ma 1 000 000 to złodziej, nakradł. Ale to przecież to nie on wpłacił, tylko ktoś wpłacił. No, jakiś kolega złodziej. No może kolega złodziej, ale to, że kolegę ma złodzieja, ja też mogę mieć kolegę złodzieja. No ale... Albo wandala. Jak masz kolegę złodzieja, to nie znaczy, że poręczy za ciebie 1 000 000. Ja się obracam tylko w kulturalnym towarzystwie samych kulturalnych dżentelmenów. Tak można było powiedzieć, jakbyśmy przebywali sami. Że jesteś dżentelmenem. Że jestem kulturalny.
W każdym razie skonfiskowali mu ten samochód i to na podstawie nie tego, że on jest podejrzany w areszcie czy coś, tylko na podstawie ustawy covidowej. No, to jest w ogóle posrane. No i oni sobie zmienili rozporządzenie tak, żeby im pasowało, więc tłumacząc się tym, że w Polsce praworządność jest, no to oni zawsze mogą, bo przecież oni po prostu zmienią prawo tak, żeby było dobrze dla nich i dalej to będzie praworządne. Tylko że ta praworządność się zatraciła w momencie, kiedy pan Ziobro musi się tłumaczyć przed samym sobą, jak zrobić coś złego. To tutaj już nie ma praworządności. Prokurator generalny idzie na dywanik do ministra sprawiedliwości. Tak, no i tutaj nie ma praworządności i nikt mi nie wciśnie kitu, że to jest praworządność. Bo od dupy strony. Nie, no bo konstytucja na to nie zezwala. Nie może być prokurator generalny, znaczy prokurator nie może być ministrem. Tylko oni sobie to tłumaczą w ten sposób, że prokurator generalny nie jest prokuratorem. A pensję prokuratorską ale bierze. Właśnie. I więc w dodatku jest nad prokuraturą. Więc dla mnie jedno wielkie krajowym. Oszustwo i łamanie praworządności w Polsce tutaj no w tym tak, momencie ale łamanie praworządności jest w tym przypadku, ale to wcale nie znaczy, że ta konstytucja, która jest łamana w Polsce, nie jest nad europejskim prawem. Znaczy tyle, tak, no to o to chodzi, tylko że znowuż... Ten wyrok nie jest jakiś zaskakujący. Tylko znowuż Unia Europejska, to, że polskie prawo, polska konstytucja jest nad jakimiś rozporządzeniami nie wiadomo kogo, to jest oczywiste, ale to, że Unia Europejska uderza bardziej w Polskę o tę praworządność, która jest łamana, no to tutaj nie rozumiem po prostu powiązania, no bo to jest łamane. No Ziobro jest sobie ministrem i prokuratorem sterem w jednym. Sterem żeglarzem i okrętem. Tak. A, no i Unia mówi, że to jest złe, a nagle oni robią jakieś referendum, że Unia się kurwa nie dodaje. No. A co tam Tusk w ogóle? Co tam u niego no słychać? Tusk powiedział, że napisał na Twitterze, że będzie... O, ostro, patrz jaki tweet, to jest tego Europejskiej Partii Ludowej. Bęk, Kaczyński, ten, Duda i Morawiecki polexit. Zgapili miniaturki z BMW, tylko napis inny. Ale dojebali mocno, no. To już jest takie sugerowanie. No to mówię ci, że oni po prostu wszyscy sugerują, że my chcemy. No i właśnie, no i Mateusz Morawiecki twierdzi, że on chce być w Unii i tak dalej, że my jesteśmy jednością. Tylko mi się wydaje, że wiesz co oni mają na myśli? Co? Oni robią tak, żeby nie było, że PiS wyniósł Polskę z Unii Europejskiej, że namawia do wyjścia z Unii Europejskiej, to oni zrobią tak, że nas sami wyrzucą. I to Unia Europejska będzie zła, bo nas wyrzuciła. Znaczy problem jest teraz z tymi funduszami unijnymi, bo oni nie chcą się zgodzić na wypłacenie nam funduszy. I dodatkowo... Ale przecież po co nam fundusze unijne, jak któryś pan z PiSu powiedział, że to wszyscy pożyczają od nas pieniądze? No tak, tak, to chyba ten Glapiński. Że, to ja nie rozumiem, po co dam te pieniądze. Że Polska nie że to są tylko pożyczki z Unii Europejskiej, Polska nie musi od nikogo pożyczać pieniędzy i to tak naprawdę wszystkie inne kraje aż lgną do Polski, żeby tylko od nas pożyczyć tą kasę. Czekaj, bo tutaj jest jakaś rozmowa na TVN. Nie wiem, czy to będzie o tym Tusku, bo bym chciał zobaczyć jakoś... Raczej nie. Pozwolę sobie jedno zdanie przeczytać z uzasadnienia tego wyroku Trybunału. Uzasadniał sędzia Bartłomiej Sochański. Jeśli TSUE nie przestanie kwestionować wyroków Trybunału Konstytucyjnego i podawać wątpliwość statusu jego sędziów, Trybunał nie wyklucza, że zbada zgodność z konstytucją orzeczeń TSUE, włącznie z usunięciem ich z polskiego porządku prawnego. No to jest pokazanie, że Trybunał Konstytucyjny zdecyduje o ustąpieniu Polski z Unii Europejskiej. No bo jeżeli nie będziemy podważać kompetencje w ogóle Trybunału Sprawiedliwości, no to znaczy, że do Unii Europejskiej już nie należymy. A tu mamy też właśnie tego samego rodzaju problem, że trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało powołanych do pełnienia tej funkcji niezgodnie z konstytucją. No. Zresztą sama pani prezes ma pewien problem, bo jej stanowisko prezesa jest też podjęta tutaj decyzja prezydenta ze złamaniem konstytucji. Więc cały ten nasz Trybunał Konstytucyjny jest niestety tak zwanym Trybunałem. No.
niekonstytucyjny. Ale... Trybunał niekonstytucyjny. Samo to, że dali tam Kryśkę. Ale to, co... To jest przegięcie już wszystkich przegięć. To, co ten Rzymeczek mówi, no to to, że jeżeli my podważamy prawo unijne i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to praktycznie już nie jesteśmy w Unii. Ale to samo zrobili Niemcy, Francja i Czesi, więc oni też już nie są w Unii, to może w ogóle nie ma Unii Europejskiej i chuj. Znaczy mi się wydaje, że oni to po prostu wszystko źle interpretują, no bo samo to, że polska konstytucja jest ważniejsza niż prawo unijne, to jest jedna rzecz, właśnie, a Unii chodzi o te konkretne rzeczy, które są według Unii łamane przez Polskę, czyli ta praworządność, no tak, czyli tak. Ta konstytucja nie sama w sobie, więc oczywiste jest to, że konstytucja jest ważniejsza niż Unia Europejska, ale jeśli nasza konstytucja jest łamana i to, co robi PiS, nie jest zgodne z tą konstytucją, to znaczy, że w takim wypadku Unia może mieć tutaj rację. Że po prostu się nie dogadali, jest błąd komunikacji. Ja myślę, że to jest błąd logiczny. Tak. Jednym chodzi o to, jednym o to. Tak, powinni ja to tak rozumiem. Na terapię do psychologa i się dogadać. Znaczy, no jak chcą być rżnięci jak barany i wydawać pieniądze, to mogą iść na terapię, a jeśli nie, to mogą się po prostu dogadać. Ale bardziej wydaje mi się, że to jest taki... Przesyłają nam złe informacje i źle przedstawiają te informacje. Taki chaos wprowadzili w społeczeństwie i ja myślę, że te informacje są po prostu źle przedstawione, że tutaj to, co wynika z konstytucji, to jest jedno i nagle jakaś nagonka na Unię Europejską, gdzie faktycznie jest u nas z praworządnością problem. No ty powinnaś tam wejść i im wytłumaczyć, o co chodzi, nie? Wyjaśnij, bo może nie wiedzą. Ja chyba nie jestem najlepszą osobą do tłumaczenia czegokolwiek, komukolwiek. Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, a niedzielę... Jeszcze raz, wytnij to. Nie. Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej w niedzielę na Plac Zamkowy w Warszawie. Płac. Godzina 18. Tym razem możemy ich zatrzymać. O, czyli ma jakiś plan, żeby zatrzymać konkretnie Prawo i Sprawiedliwość. Tym razem, bo wcześniej mu się nie udało. Czy komentarze takie bardzo, znaczy te, co ja zdążyłam przeczytać w autobusie, jak jechałam, to trafiam na same takie negatywne te komentarze, więc nie wiem, jak to sobie... No zazwyczaj u polityków wszystkich jest tak, że no. Komentarze... Ale a najlepsze jest to, że to sami starzy ludzie piszą takie komentarze. Ja nie wiem, co oni za dużo w gry grali, jak byli mali, czy co? Nie, no bardzo... Bezstresowe wychowanie wychodzi teraz. Bardzo... kulturalne, rzeczowe. Żałosny troll łeb to ma twój kochasz nietoperzu. Pani Justyna Izabela. Spadaj trolu. Też ona, nie? Tak. Wzywa pan do zamieszek, rozruchów, walki polsko-polskiej. Tym wpisem powinna się zainteresować polska policja. Polacy wybrali PiS, popierają PiS, konstytucja w Polsce prawem nadrzędnym. Przecież to pisał ten, Błaszczak. Tygodnik nie. Możemy przesunąć na 20. Oni są dobrzy. Ale ktoś go ten wziął bardzo osobiście. Urban, przyjdź też zamiast pierdolić banialuki, ubierz krótkie spodenki, taki widok zdezorientuje policję, zejdź w końcu z tego sracza. No. Ciekawe, czy Urban się odniósł do tego na tym, na YouTubie, bo on ma fajne te filmiki. Nie mój żart. Nie? Nie siada mi. No ale patrz, on jest naprawdę świetny. Zdrowaś, Mario. Ale w tym kraju nie lubią śniadych kobiet z dziećmi. Nie, chujowe. No mówiłam, no właśnie tak. Ale większość ma fajnych, patrz. No i ja mam zawsze takie poczucie... Dzień dobry, panie pośle. No. Zajebiste. No nie leży mi ten żart. Już nie jestem najbardziej znienawidzonym człowiekiem w Polsce. Nież dobre, fajne, śmieszne. Takie z wyczuciem. Znaczy no tam sobie... Ma ten żart, mógłby stand-upy robić jakieś. Znaczy no nie klikałabym na pewno, żeby to oglądać. No, widać, że są ludzie, którym się podoba i luz. Przynajmniej nie trwa to godzina. No. Także co? Będziecie na tym u Tuska, czy... Jednak na 20 byście chcieli przedstawić. Bo może faktycznie my też pójdziemy, ale na 20 ja bym poszła. Bo na 18 to jest tak, że o 18 to ja coś zawsze bym zjadła. Może po drodze zjeść. Nie je się idąc. Nie wiem, piszcie, może faktycznie tam pójdziemy, zrobimy jakąś relację, popytamy się ludzi, co tam robią i jakie prawa konstytucyjne są łamane. Będzie śmiesznie. A jakie twoje prawo konstytucyjne zostało złamane? Żadne.
moje prawo nie jest. Ty się ze wszystkim zgadzasz. Ja się ze wszystkim zgadzam. Tylko PiS, ten dobrze napisał. PiS popierają wszyscy Polacy, spierdalaj trollu. O, to jest merytoryczna, fajna wypowiedź. Ja i tak mi odpowiadasz zgodzić. Teraz. Tak. Razem ze spierdalaj trollu. No, tak powiedziałem. No. Więc piszcie, czy chcecie, żebyśmy tam się zjawili, czy też mamy się tam nie zjawiać, bo może nie chcecie, żebyśmy się tam zjawiali. Oczywiście, jak zawsze, bezstronnie i po prostu postaramy chyba się... Chyba, że trochę tylko. Postaramy się zrobić uczciwą, rzetelną relację, bez żadnej narracji do tego, ewentualnie taką w drugą stronę, żeby jeżeli będzie narracja za bardzo w jedną od nich, no to postaramy się dać jakieś przykłady. Ja jestem ciekawa, jakie będą hasła wykrzykiwane. To mnie zawsze to ciekawi, bo właśnie z tych haseł można wyczytać, jaki jest kierunek tych marszy, tych strajków. No na pewno stop polexit, coś takiego. Piekło kobiet. Może, no nie, raczej nie. Zakładamy się o... Nie, no może i ktoś tam no. Nie będzie z tym, ale to nie będą główne transparenty. Ty nie wiesz, jaka to może być siła przebicia. Tam zależy, jak to będzie duże i jak bardzo będzie to rozpromowane na Polskę. Na przykład no, strajk kobiet no, to był bardzo rozpromowany, więc było nas tam bardzo, 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 bardzo dużo. Tak jak na stuleciu Marszu Niepodległości było wszystkich bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, czy ten strajk osiągnie taką skalę. Może osiągnie, ale wydaje mi się, że właśnie trochę przez tą dezinformację w internecie. Bo jak dla mnie to jest trochę taka dezinformacja z tym Trybunałem. No. Nie do powiedzenia. Przywiozą ludzi z Brukseli i będą krzyczeć no. Po brukselsku. Strasznie nie lubię Brukselki. Jej, oj. Aż poczułam jej ten taki gorzki smak. Dobra jest, ale z bułką tartą. A ja bułki tarte nie mogę teraz. No, bułkę tartą robisz, jak pieczesz ketobułkę, wysuszysz i ścierasz na tarce. I masz bułkę tartą, tylko ketobułkę tartą. No. Taki tylko ciężko ją wysuszyć w ogóle. Trzeba było, nie wiem, do piekarnika na długo, na miskę. Karolifer. Jest strasznie miękka i ona później pleśnieje, a nie robi się twarda. Nie? Na kaloryfer trzeba ją położyć, tylko że u nas jeszcze nie grzeją. A u was grzeją? Piszcie, co tam z tym Tuskiem, czy mamy iść, czy mamy nie iść, no i co? Trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia jutro. Heja!